Halo, moi drodzy, witam bardzo serdecznie. Jaram się odcineczkiem, widzowie, bo wracamy do pewnej gry. Wy już dobrze wiecie jakiej, bo to ładnie, to jest Fortnite. Widzowie, dobrych parę lat temu nagrywałem gierkę i streamowałem z niej. I taki powrót, to są takie wspomnienia, widzowie, naprawdę, pewnie też się cieszycie. A co najlepsze, widzowie, ten odcinek powstaje we współpracy właśnie razem z Epic Games. I dzisiaj zaprezentuję wam wszystkie zmiany w nowym, czwartym sezonie Fortnite, bo dodali masę rzeczy, całą mapę zmienili, widzowie. Jest nowa jakość w ogóle, jest nowy silnik właśnie, na którym jest podstawiony teraz Fortnite. Także to jest największa zmiana w ogóle dotychczas. I słyszałem mega dużo opinii, że właśnie ten sezon jest epicki. Także nie mogę się doczekać, sprawdzimy go razem. I razem w ogóle wróćmy, widzowie, do Fortnite'a. Pewnie graliście kiedyś, to widzowie, wróćmy, bo naprawdę czuję, że to będzie miazga. Ogólnie mapa jest teraz mniejsza, czyli rozrywka jest szybsza, dynamiczniejsza. I są również lepsze biomy. Jakiś nawet jest biom rycerski, ale to muszę przeanalizować i sprawdzić. A na czym teraz jest pozostawiony Fortnite? Na nowym silniku Unreal Engine 5. A co oznacza nowy silnik? Że jakość grafiki jest znacznie lepsza niż poprzednia. Czyli budynki są renderowane w czasie rzeczywistym. Każda cegła, kamień, ławeczka, widzowie, to co leży, kwiatki, wszystko co widzicie na własne oczy, są modelowane. Są lepsze odbicia światła, lepsze cienie w tej grze. Nie będę się bardziej już tak rozwodził, widzowie, bo po prostu zobaczymy to na własne oczy. Bo dlaczego będę grał, widzowie, na najlepszych ustawieniach, jakie są w Fortnite, widzowie? Mój komputerek na to pozwala, także patrzcie te ustawienia. Wszystko na maksa, DirectX 12 pozwala też na najlepszą jakość. I to przetestujemy. Mam w ogóle dużo kasy, więc zakupimy sobie karnecik bojowy, co? Sprawdzimy, co jest w karnecie bojowym, bo widzowie, to sezon właśnie wychodzi. Karnet bojowy i pora go zakupić, bo mnie stać. Se kupimy, uwaga, uwaga, ten tańszy, bo wolę sobie grać i wtedy, o, i cyk. Mamy, widzowie, karnecik bojowy. Sprawdźmy, co w nim jest w takim razie. Żeby, no co, w Fortnite trzeba grać z karnetem bojowym, widzowie, wyposaż. Nowy skin, okej, okay. Od razu sobie przetestujemy. Widzowie, to teraz w ten sposób działa, czyli każda postać ma swoje rzeczy, ale tego jest dużo. Jasny gwint, widzicie, ile tego jest? Ale fajnie zrobione. Tak inaczej totalnie. Widzowie, oczywiście jest parę trybów. Mamy Battle Royale, który dobrze znacie. Zero budowania, czyli też to jest Battle Royale, ale dla osób, które zaczynają z tą grą, no to to jest o wiele lepsze. Jest na sam start najlepiej odpalić sobie zero budowania i tutaj grać, bo tutaj nikt się nie buduje, po prostu jest strzelanka, widzowie. I co najważniejsze, działa wasz umysł oraz aim. I oraz jest, widzowie, tryb, który jest też kozacki, czyli tryb kreatywny, gdzie możemy grać w mnóstwo trybów. Jest tam tego tak dużo, że znajdziecie wszystko. Od parkurów do 1 na 1, do jakichś minigierek. Jest tego naprawdę wiele. No i my zaczniemy sobie, widzowie, może od zero budowania na solo, dokładnie, bo jestem sam. I widzowie, nigdy nie grałem na najlepszych ustawieniach Fortnite'a. Jestem tak ciekaw, jak to będzie wyglądać. Jak ja już widzę tutaj po lobby, to już jest miazga. Widzowie, jestem w lobby, jak to pięknie się prezentuje. Patrzcie na to. Co to jest? Przestań do mnie strzelać! Ja tu pokazuję widzom Fortnite! Cała mapa jest chyba w kosmosie. Nie, czy my tam będziemy? A czy ogólnie to też jest w kosmosie? No tak, my tam będziemy, widzowie. Jasny, to tak pięknie wygląda. Czekaj, czy ja tam się tutaj da się spaść? Zaczynamy grę, widzowie! Zaczynamy grę! Na najlepszych ustawieniach. Nie mam lagów. Jak ta gra jest dobrze zoptymalizowana. Ciężkie słowo. Tam nie mogę skoczyć. I lecimy. Kurde, ale efekty, widzowie. Ja naprawdę, ja się jaram, bo ja nie grałem w tą grę tak długo. Ale coś tam zostanie pewnie w ręce. Dobra, gdzie lecimy w takim razie? Ja nic, ja jeszcze mam nic. Dobra, gdzie lecimy, widzowie? W jakieś małe miejsce bym chciał polecieć, żeby... O, tam widzę dwa domeczki. Dobra, mam cel. Mam cel. To lecimy, przyjaciele. Nie wiem, czy mi będzie dobrze szło, widzowie. Bym musiał sobie więcej pograć, ale fajne jest tutaj to właśnie, że tu nie ma budowania. No i tu będzie mi łatwiej na pewno, niż jakbym grał na jakiś, wiecie, nie wiadomo jaki. Okej. Okay. O, mamy shotguna! Dzień dobry. Zbieramy bronię. Ale czuć, ja, widzowie, czuję, że ta grafika faktycznie jest lepsza. Serio, niż kiedyś. To czuć, to widać i w ogóle, nie? Dobra, bo ja słyszę ziomka. O, przyjacielu! Witaj, witaj! Co on robił? Czekaj. Dobra, pierwszy mój kill, widzowie! Jakiś nubek tu był, no na szczęście. Jezu, jak tutaj... Popatrzcie na to. I patrzcie w ogóle, jak renderuje daleko. Tak nie było. Patrzcie, jak drzewa daleko mi renderuje. To jest lepsza spluwa. Nie jest shotgun. Ja mam skara! Nie, ja gram skarem na pewno. Jezus, jakie czasy, widzowie. Czekaj, bo ja ustawienia miałem na i. Mogę wam powiedzieć, widzowie, że miałem drugie miejsce w turnieju streamerów. Ja naprawdę byłem dobry w tego Fortnite'a. Ja serio grałem dobrze. Okej, okej, ty, bo mi się jara tu. Jara mi się gira! Szybciej, jara mi się gira. O kurde, snajpka! Co to za broń? To są jakieś nowe bronie też w tym sezonie. Dobra, ziomek. Okej. Dobra, niech mi wyjdzie, spoko. Oj!
Motory też są dodane, widzowie. A te motory ponoć potrafią skakać, musimy to przetestować. Na pewno przetestujemy te motory. Dobra, bo tam gdzieś jest ziomeczek. Dobra, na razie wejdziemy tutaj. No widzicie, maców nie musicie zbierać, pro... O kurde! Nie, proszę mnie zostawić. O! Ja go jadę. On leży. Ekstra! Zarąbiście! Dobra, najpierw, nie, małe poty najpierw. Ja sobie muszę to przypomnieć, widzowie, małe poty, a potem duża pota, no tak. Uczymy się Fortnite od nowa razem. Dobra, elegancko, mamy full, dobrze nam będzie szło. Elegancja, dobra. Nie, ja wezmę sobie to, bo to mi więcej da na teraz. Okej, czy coś miałeś, on miał pistolecik tylko. Nie był zagrożeniem, nie był O kurde! Dobra, I'm. Lecimy. Jezus, jestem niesamowity, od kiedy? Udało mi się zabić. I zawierzymy, chyba wszystkich z tej miejscówki zabiliśmy. Wiem, musimy się uzbroić, bo walka tutaj będzie mocna, tak jak mi powiedzieli i tak jak ja wam mówię, mapa jest mniejsza, także wszystko dzieje się o wiele szybciej, dynamiczniej. Także jest młyn. I naprawdę dobrze mi się gra. Dobra, piję potę i lecimy na tego gościa. Właśnie te motorki też są i tymi motorkami można się teraz przemieszczać, czyli nowy środek transportu jest. Są nowe bronie, o których zaraz wam powiem też, tylko bo jeszcze nie wiem dokładnie jakie. Ale ja dla mnie tu są praktycznie wszystkie nowe, bo ja dawno grałem, nie? Ale zaraz wam powiem, jakie w tym sezonie są nowe. Dobra. Jezu, gdzie? Aaa, promocy! Dobra, analiza. Nie z daleka gdzieś. Dobra, na spokojnie. Idziemy tędy. O, kokos mi dawał ten, nie? Jasne. Lecimy, kokosiki, dzień dobry. Okej. Skrzynka. Uuu, to będzie lepsze. Dobra, teraz tak, bo ja nie wiem, gdzie tu ktoś jest. Jezu, naprawdę to daleko renderuje, widzowie, ten świat. A, gdzie? Oj. Nie umie trafić. Tu się też da ślizgać, tylko zapomniałem jak. Okej, przeładowanie. Dobra, to jest jakaś barierka. Ziomek. O, tak się ślizga. O, patrz jak go wykiwamy. Nie zapomnij wypróbować systemu rozszerzenia rzeczywistości naukowca. Dobra. O! Jest! Udało się! Jasny gwint! Czwarty kill, widzowie! Niemożliwe! Ale się jaram. Dobra, bo ja już nie mam nic. Poduj to. Nie mam, kurde, tak naboi teraz, żeby się tak bawić. Proszę mnie zostawić. Nie mam, kurde, tych leczenia. Czekaj. Oj. Kurde, on mnie słyszy. O, on dobrze gra. No, to był dobry zawodnik. Był lepszy. Zobacz, czyli tak, dodane do gry zostały te motocrossy, którymi jeszcze nie jeździłem, ale widziałem, jak ktoś jeździ. Ale przetestujemy sobie. Są również nowe bronie podstawowe. Strzelający z daleka młot, karabin Excalibur, który strzela ostrzami. Nowa gromowa strzelba. Strzelby są OP w Fortnite, jak dobrze wiemy. Pistolet maszynowy z dwoma magazynkami. Pistoletu maszynowego chyba nigdy jeszcze nie było w Fortnite. Ekspercka strzelba automatyczna. Może nawet już ją miałem w rękach, ale jeszcze nie wiem, tak szczerze. Muszę przeczytać nazwy. Karabin szturmowy Red Eye i pistolet taktyczny. Zobacz, teraz zmienimy sobie tryb. Może na Battle Royale, żeby sobie przypomnieć, jak to jest z zbudowaniem. Ale czuję, że dostanę mocno po główce, jeżeli chodzi o Battle Royale. Ale zobaczymy, trzeba przetestować, widzowie. Pokażę też wam ten tryb, bo jest, no to był mój ulubiony tryb, tak, był jedyny. Ale teraz pewnie będę się uczył znowu na trybie bez budowanka, bo tam po prostu łatwiej jest kogoś ubić, bo nie może się zabudować, no. Dodatkowo Fortnite wprowadził jakieś rozszerzenie rzeczywistości, dzięki którym możemy wybierać rozszerzenia na resztę meczu. Czyli to jest po prostu jakiś nowy system Fortnite, dzięki którym na przykład w gier pojazdy nie zużywają paliwa, czyli takie po prostu jakby dodatki. Doładowanie, wojownik buszu, albo pierwszy szturm. I każda klasa ma jakby jakieś tam swoje udogodnienia. Fajne, naprawdę, że coraz więcej urozmaiceń do tej gierki wprowadzają i coraz po prostu czynią tą grę ciekawszą, tak? To jest najważniejsze. Dobra, tu mi jakiś ziomek leci. O, ale nie tam, okej. Okay. Damy sobie radę. Poradzimy sobie w tym świecie. Jak to jest ładnie, naprawdę, ta gra w ogóle tak pięknie wygląda. Szczególnie tych... O Boże! Zostaw mnie! Nie mam broni? Tu mam skrzynkę.
Hop, hop, hop. Dobra. Dobra, wypijmy se to i pistoletem go zabijemy. Jesteśmy niesamowitymi pistoleciarzami, jakby to nazwać. Czy to jest ten pistolet maszynowy? To jest pistolet taktyczny, tak, to jest ten nowy pistolet też. Okej, okay, bo ziomek już tam widzę, że grubo leci. A ja nie mam nic. Okej. A! Jest, mam go, mam go, mam go. Pito. Mam jakieś te... Co to jest? To jest pompka! To jest chyba ta nowa! Ekspercka strzelba automatyczna! O! Patrz, 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 to tym się możemy leczyć. To już było, jak grałem. Ktoś do mnie strzelał z daleka. O, potka. Ale nie wiem, gdzie jest. I tutaj trzeba, widzowie, już matce zbierać, czyli po prostu rozwalać drzewa, cokolwiek, żeby właśnie się móc zabudowywać. Gdzie ty jesteś, przyjacielu? Okej, okay, gotowy. Na co gotowy? 7. O, to jest to, widzowie, o czym mówiliśmy. Czyli co? Wojownik buszu, przebywający wśród gęstej roślinności, regeneruje zdrowie. Pierwszy sztun, pierwszy nabój w magazynku karabinu zadaje dodatkowe obrażenia. To co robimy? Ja bym wojownik buszu, przez to, że jesteśmy słabsi, teraz to bym wziął to. Ale zarąbiste. Jest to świetne, naprawdę. Dobra, przewertujmy cały ten, ja sobie piję poteczkę. Skrzyneczkę mamy. Proszę, proszę, coś dobrego. Poteczka, elegancko. Zabieramy to za to, tutaj drzewka. Drzewo najlepiej niszczyć, szczerze. Czyli drewno jest najsłabszym macem, ale... O, mamy furkę, patrzcie. Jak ja bym chciał tym crossem pojechać, widzowie. Tym nowym motorkiem. Nowym motorkiem. Ciekawe, kiedy kolejną klasę będziemy mogli sobie przetrwać, dopóki nie pojawią się rozszerzenia. A, czyli po prostu mamy przetrwać, okej. Okay. Jezu, jak ta mapa wygląda bajecznie, nie? Trzeba mieć głowę, żeby coś takiego zbudować. Przepiękna jest. Tu mamy kolejny domeczek. Mi się wydaje, że zdążymy. Mamy samochód. Jezu, ktoś tu jest u mnie. A, to jest wilk! Kurde, ja myślałem, że ktoś tu do mnie wbija, to wilk mnie atakuje. Dobra, kurde, czy... O! Tu będą ludzie jak nic, nie? No, tu się zacznie... O kurde, co to się... Okej, ktoś tam... O, na motorku jechał! O! Czekaj, będę... What? Co to było, że on tak poleciał? Oj, oj, oj. Oj! Dobra. Dobra. O nie, 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 pod siebie to muszę rzucać. Dobra, coś pamiętam. On nie zginął. Ile tu jest ludzi! Kampimy, widzowie. To jest najlepsze, co my możemy zrobić aktualnie, nie? Czyli kampić. Oj. A. Fak, zginie! Ale maloła. O kurde, ale strzelba, patrz to. No nie, wymień mi to. Dobra, bo ja nie mam... Oła! Co to? Co to za super? Karabin Excalibur, to jest ten Excalibur! Ale OP, to przebija ten! Zaprezentuję wam teraz tryb kreatywny, w którym, widzowie, mamy wiele, wiele rzeczy. Dokładnie tak. Odpala się to od razu i będziemy mogli tu możecie ze znajomymi grać w każdą mapkę, widzowie, z innymi ludźmi również. Można tu się nauczyć na tym trybie kreatywnym budowania, strzelania. Tu są też mapki treningowe różne, także wszystko! Kolory do wyboru, widzowie, o kurde, zamczysko! Bo to też się zmienia co sezon oczywiście. I zawsze inaczej się odpala. I teraz muszę przeanalizować. O tutaj. Tu sobie na przykład możemy odpalić, widzowie. O, ja teraz mam. To jest wyspa o klimacie umiarkowanym, czyli to jest zwykła płaska mapa. I tu możemy. Na przykład w takim miejscu już możecie się uczyć budować. Jak wiecie, ja coś tam kiedyś budowałem. To jest zwykła mapka, że macie nieskończone budowanie. I możecie sobie, prawda, przydymić. Czyli prosto wiecie, ja biegnę i sobie buduję. Pa, pa, pamiętam nawet. Cyk. Potrafię, potrafię coś, widzowie. Coś pamiętam, no nie jestem taki zły, nie? Coś w gierce pamiętam. Dobra, no i tutaj też edycje, pamiętajcie, edycje też są ważne, nie? O, tu mamy na przykład parkour deadrun. Ogólnie, widzowie, każda mapa ma kod. Jaki kod? Tutaj wpisujecie sobie kod mapy. Ja tu mam jakieś niedawne wyspy, a tutaj akurat mi się wyświetlają. Jakiś kod, szukacie sobie w internecie na przykład jakąś mapkę. Wpisujecie kodzik, dajecie potwierdź i macie jakąś mapkę. My zagramy sobie tą mapkę akurat, co jest tutaj wylosowana, czyli parkour deadrun. 4, 3, 2, 1. Lecimy! Elegancko, patrzcie, tu są te wszystkie. Ło kurde! Ty! Jestem pierwszy!
Dawaj, 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 dawaj. Op. Nie, 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 nie. Byłem pierwszy. Ale czemu mi nie biegła ta postać? Teraz lecimy. Okej. Okay. To na spoko. Ojajajajaj, to nie jest takie łatwe. To nie jest takie łatwe, jak się nie grało długo. Tu mamy parkour po... Cyk. O. Jest! Dawaj! Okej. Okay. Wow, 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 wow. O Jezus, to się ślizgasz na tym. Dawaj, dawaj, odradzanie. O nie, nie, tu nie można skakać, tu trzeba przejść. Czy ja jestem nadal pierwszy? Teraz już się ścigam z jakimiś lu... O kurde. Mega trudne. A, bo tu można tędy. No to łatwiej o wiele, ej. Wow. Hop. Nie. Jak blisko. Jak blisko. Czemu słyszę, jak ktoś mówi? Tu jest tego dużo. Na spokojnie. Nie można nerwowo, widzowy. Z niczym w życiu nerwowo, tylko na spokojnie. O kurde. Podwójny skok tu musi być. A nie, tutaj. Dzięki, mordo, co mi pokazałeś. Przepraszam, chcę być pierwszy. O nie, nie zebrałem pieniążka. Ale dobrze, że zginąłem. Ciekawe, jak ci ludzie są już tam daleko, bo... Ktoś jest przed nami. Hop. Hop. Okej, pieniążek. Dobra, przepraszam. Elegancko. O kurde, ale ten ładnie skacze. O nie. O nie. A, bo ten pieniążek to jest chyba ten. Checkpoint, dokładnie. Wow. O kurde. To jest ten, to się łatwiej. Jak się spadnie, to jeszcze da się to odratować. Tym podwójnym skokiem, jak znaczy podwójnym skokiem. Tym wespnięciem się. Nie. Kiedy... Ciekawe, jak ta mapka jest długa w ogóle. Hop! O kurde! A nie, po bokach nie można. Trzeba tylko po środku. Ty, ale to jest mega ciężkie teraz. No dobra, ale wam pokazałem, widzowie, mniej więcej na tym warsztat polega. Macie tu pełną minigierek, także możecie sobie pykać. Zagramy sobie kolejną gierkę na trybie zero budowania, widzowie. Bo czuję, że tam jest mój potencjał. Ja mam w ogóle mega dużo skinów. Nie wiem, weźmy sobie to. Tego skina zostawmy, widzowie, bo to jest nowy skinek. I lecimy. A oczywiście mogę wam pokazać, że jest oczywiście sklep z przedmiotami. Jak chcecie zakupić... Ohoho, Morty, uwielbiam ten serial. Można sobie zakupić skinka, prawda? Mecha Morty normalnie. Widzowie, lecimy! Teraz to pójdziemy, nie? Ale nie możemy szybko zginąć. Nie poddajemy się. Dobra, dobra, lecimy, widzowie. Tu będzie dużo ludzi. Tu będzie... pogrom. O kurde. Ja już to widzę, nie? Mam broń! Od razu. Od razu broń. Ciach, ciach. Co to jest? O, to jest ten mod! Na czym to polega? O kurde! Ale potężne. Mamy? Wow! Ale epicki mod, widzowie! Ała, ała! Dobra, kampimy na niego. Kampimy na niego. Ty, ten młot zabija na hita! A ja mogę nim rzucić? Mam ich czterech. O, szlak! Ale mocne! O kurde, ale szybko... Dobrze mi poszło. Dobra, pijemy. Elegancko. No troszkę, prawda... Dostało nam się. Nie mam, kurczę. A shotgun jest. Zmieniamy, ale młota bierzemy. Szmód jest OP. Gdzie oni się biją? Przepraszam. Czy ktoś się tu bije? Jestem chętny na walkę, nie? Mój młot. Pokażę wam. Ten młot jest tak świetny. Czekaj, tylko tutaj nikogo. O, tam się ktoś bije? Nie. Dobra, sprawdźmy w tym domku w takim razie. O, ale tu jest mrocznie. To wygląda w sumie jak rycerskie już. A to chyba to nie jest, to jest jakiś... O! A, ten młot mi się ładuje! Czy ja go już mam ciągle? O kurde. Dobra, uleczmy się, jak już mamy apteczkę, uleczmy się bezproblemowo. Aktywuj rozszerzenie, mamy 7! Ten, patrzcie! Super doładowanie. Pojazdy, w których jesteś, mają większą wytrzymałość i nie zużywają paliwa. Wypychasz pistoletów, znacznie większa pojemność magazynka. Bierzemy to na pewno. Co będzie się bardziej przyda.
Więcej widzowie naboi w magazynku. Jezus, co oni podawali, to jest piękne. O, co to? O, tej skrzynki jeszcze nie widziałem. Okej, lecimy. Mamy dobre itemy, serio, mamy naprawdę dobre itemy. Ja bym chciał się pobić. Ja słyszę ciągle ludzi. Mnie to kusi, bo dobrze mi się pyka. Okej, no takiego skara mam akurat. Dobra, wyjdźmy stąd. To jest typ, to jest typ. O kurde! Biegnij! Dobra, bo on mnie ciachnął, nie? Zabolało mnie to. O kurde. Uleczmy się i gramy dalej. Jest ten młotek, ja bym chciał tak komuś wywalić z tego młotka, on jest tak świetny. Tylko on, no to jest najgorszy na blisko musi być. Widzę tam skrzyneczkę. Skrzyneczko, chodź tutaj do mnie. Proszę. Co mi tu dało? O! Dziękuję. I patrz, to jest. Co ty sobie myślisz, że ja nie mam takiego młotka? Lol, on może tak lecieć? Co? Jasny gwint! Gdzie jesteś? Ja nie mogę, widzieliście to? O, to jest jakaś Antarktyda, widzowie. Ale ten lód się ładnie odbija. Dostępne kolejne rozszerzenie rzeczywistości. No nie, po co ja tu przyszedłem? Ten typek uciekł. No boi się mnie, ewidentnie. Ewidentnie się mnie boi. Wow, gdzie? Gdzie? Ała! O nie, dobra, on dobrze gra, no, rozwalił mnie. Jazda, jazdania, widzowie, ostatnia gierka na dziś, ale znowu tryb bez budowania. Chcę sprawdzić, widzowie, tam, bo ja chyba tam jest rycerstwo jakby, no tak to wygląda, na 100%. I tam właśnie się udamy, ja chcę obejrzeć to. Tu jest taki most jakiś? Takie wejście, o kurde. Dobra, lecimy tam. A to bardziej wygląda jak takie bunkry, widzowie. Dobra, nie wiem gdzie lecieć, bo główne wejście. Ja czuję, że tu będzie dużo osób, nie? No ale trudno, ja chcę sobie wejść tym wejściem. Poczuć się, o tu jest shotgun od razu. I pot, ja nie mogę jej rzeczy. Ktoś poleciał? Nie słyszę nikogo. Nikt tu nie poleciał? Okej. A bo to jest takie nowoczesne rycerstwo. No tak. Widzowie, nowoczesne rycerstwo, patrzcie na to. Tak by rycerstwo wyglądało w tych latach. Wypijmy sobie potki od razu, żeby być bezpieczniejszym, tak? Na razie nikogo nie słyszę, o dziwo. Ale patrzcie, bo wiecie po czym to poznałem? Wszystko jest, wygląda jakby rycerstwo to było, ale patrzcie w to. Ten pomnik. Piękny jest. Serio, nowoczesne rycerstwo, co jest grane? Dobra, to dajemy sobie tutaj, to tutaj. To sobie zabieramy. O, skrzyneczka. O, na co ona taka przysypana? Uuu, a niebieskie, myślałem, że fioletowe. Ale tak fajnie, tak fajnie. O, tu jest wejście, patrz to! Jakiś kamieniołom. Kurde, nie mogę tu wejść. Kamieniołom jakiś. O. O, lepszy shotgun. Mamy slurpy, ale nie potrzebujemy. Teraz mamy wszystko. Przyjmuję jakąś flagę. To jest brutalny bastion w ogóle, tak to się nazywa. Brutalny bastion. Ale to długo idzie, ale ja chcę do końca poczekać. Tylko muszę być w tym okręgu. Lodowy, czerwony rycerz, patrz. Na chillerce. I... jest. Wow! Jakie rzeczy! Opłacało się! Tylko jak tu byli ludzie, to ostatnia osoba dopiero tak może zrobić. Ale jaja. Ja czerwony rycerze. Ja nie mogę, zarąbiście, jakie rzeczy. Dobra, ginie! Elegancko. Ty, patrz, tu jest ten młot! Ale mamy snajpę, widzę. Chociaż ten młot jest OP. Co teraz? Dobra. Bierzemy młotka. Wybór jest prosty. Tu jakiś powiew wiatru. Uuu, cross, patrz! Idealnie! Leci, o nie, po lodzie. A tu jest inny kolor. Ale się ślizgamy, patrz! Jezu, jak to jest pięknie, patrz jak ten lód wygląda. Ja się czuję jak w epoce lodowcowej, widzowie. I skok! Jak można skakać? Ej, pewnie triki można robić. Ale jaja. Tak, jedziemy. Cyk. I zaliczamy punkty. Patrz to. No nie wjechałem tam teraz. Ale kurde, nie dość, że sobie można pojeździć. To jeszcze triczki porobić. Ciekawe, czy tam skoczę. O. Myk! Paki trik!
360! O Jezu, tam ty... Tam ktoś jest! Czemu wilk tam bieg... Ktoś awczy! Mamy killa! I tam był typ jakiś! Skuterek, lecisz! Oła! Spadaj, spadaj, zostaw mnie, zostaw mnie! A strefa leci! RPG? Święta, święta, widzowie! Święta, święta! Okej... Okay. Ale to zapyla! Ale to zapyla! I skoczek! O nie, nie udało się wyskoczyć! Wow, wow! Ty, szybki myk poszedł, widzowie, ty, dobrze idzie! Jezu, jestem ciekawy tej broni! Tą broń bym chciał przetestować! Ja nie wiem, czy ja chcę ryzykować i RPGa oddawać mojego. Ale dobra, jest tu młot najwyżej, wymienię, dobra. Stracę RPGa, nie? A nie! Dostanę kolejnego. Dostanę naboje. Ja już się wystraszyłem, że mi zabiorą za coś i coś dostanę za to. Ale jedziemy stąd. O kurde, strefa! Ja się czuję jak boss, nie? Jak jadę tym motorem. Elegancko. Dobra, o, przez wodę. Dobra, jedziemy. Idziemy do strefy. Dobra, dobrze, że to rozwaliło. Gdzie mamy strefkę? Niedaleko. O nie, paliwo! No i widzicie, jakbyśmy mieli tego perka, który nam daje nieskończone paliwo. O nie, ja nie aktywowałem rozszerzenia. Nie fajnie. A paliwko się kończy. Niemiło. Dobra, wjedźmy na górkę. I tu na górce będziemy mieli przewagę. Skuterku! O, o! O nie, tu nie ma budowania! Kurde! To był lepszy. Odbierz, widzowie! No chyba wszystko wam pokazałem. Dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Pobierajcie Fortnite'ika, widzowie, i grajcie, naprawdę. Przetestujcie, sprawdźcie, co jest nowego. Gra się nieziemsko. I na pewno jeszcze wrócę do tej gierki. Na 100%, widzowie. Zostawiajcie łapy, subskrybujcie kanał. Jestem mile zaskoczony tym sezonem. Na razie.